Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wezwijmy pomocy Matki Najświętszej, by pomogła nam rozważyć i zachować słowo w sercu, aby przyniosło pożądane owoce. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Stolico mądrości módl się za nami. Bardzo serdecznie witam. Przed nami czwartek, pierwszy tydzień zwykły, Ewangelia według świętego Marka, rozdział pierwszy, wiersze 40 do czterdzieści Wtedy przyszedł do niego trędowaty i upadłszy na kolana, prosił go, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Bacz, abyś nikomu nic nie mówił. Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. <laughs> To zdarzenie, kiedy Jezus do Jezusa przychodzi trędowaty i prosi o uzdrowienie, jest również opisane przez świętego Mateusza i świętego Łukasza. W każdym przypadku umieszczona jest ta historia na początku publicznej działalności Jezusa, po powołaniu pierwszych uczniów. U Mateusza jest to pierwsza scena, po kazaniu na górze. Święty Marek przywołuje to zdarzenie, jakby chciał zilustrować, co działo się po tym, jak Jezus, mieszkając w Kafarnaum, nie pozwolił się zatrzymać przez Piotra i pozostałych, którzy szukali go nad ranem, kiedy Jezus udał się na modlitwę. Czytaliśmy to wczoraj. I chodził po całej Galilei. Nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. I to podkreślenie, że chodził po całej Galilei, jest jakby zapowiedzią rozesłania uczniów na cały świat. Żaden z ewangelistów opisujących to wydarzenie nie podał żadnych szczegółów co do miejsca, w którym dokonało się to uzdrowienie. Marek zapisze, że Jezus chodził po całej Galilei. I wtedy podszedł do niego trendowaty. Łukasz zapisze, że było to wtedy, gdy przebywał w jednym z miast, a Mateusz dopowie, że stało się to, gdy zszedł z góry, czyli mogło wydarzyć się wszędzie, w całej Galilei, w całym świecie. W naszej szerokości geograficznej trąd raczej nie występuje. Mimo to jednak bardzo dobrze rozumiemy, co znaczy być trendowaty. Dla nas w pierwszej kolejności nie oznacza to chorego na trąd, ale trendowata jest ta osoba, która nie jest akceptowana w środowisku, do którego należy lub do którego aspiruje, do którego chciałaby wejść. To otwiera się bardzo niebezpieczny, bo zwodzący na manowce. Temat tolerancji, równości, równouprawnienia i tak dalej. Ale pozostańmy przy Ewangelii. A w Ewangelii stoi, że człowiek trędowaty, chory na trąd, przyszedł do Jezusa. Najpierw trzeba uświadomić sobie, że według prawa trędowaty miał trzymać się z daleka od ludzi, żyć w odosobnieniu, a na widok innych zbliżających się do Niego, miał wołać nieczysty, nieczysty. Nasz bohater z Ewangelii nie zachowuje tego przepisu. Przychodzi do Jezusa, zbliża się do Niego. upada na kolana. Przed kim upada się na kolana. Na kolana upada się przed kimś, kto jest większy. Upada się na kolana z szacunku z miłości, Niekiedy narzeczony prosi o rękę narzeczoną na kolanach. Trendowaty nie przyszedł przed Sanhedryn, nie przyszedł arcykapłana z prośbą, aby zmienił prawo, aby choć trochę je złagodził, aby pofolgował. Nie przyszedł do żadnego z uczonych w prawie z prośbą, aby dokonali nowej interpretacji starych zapisów. Nie przyszedł z prośbą, aby miał większe prawa, ani też z pomysłem na nowy porządek. Niech wszyscy staną się trędowaci, wtedy zapanuje równość i braterstwo. Przyszedł do Jezusa, bo Jezus mu na to pozwolił. Jezus ponad wiernością, literze prawa, zachował wierność miłości. Trędowaty przyszedł do Jezusa. Bo Jezus stworzył taką możliwość. Nie mógł przyjść do żadnego z uczonych w prawie, a tym bardziej przed Sanhedryn, bo prawo nie stwarzało takich możliwości. Przyszedł do Jezusa i nie jako rzecznik równie doświadczony przez los, nie jako rzecznik mniejszości. Przyszedł on sam ze swoją prośbą, w swojej sprawie, przyszedł ze swoją biedą. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Nie próbuję wymusić czegokolwiek. Poddaje się Jezusowi bezwarunkowo. Tylko tyle. A Jezus jakby na to czekał. Przypatrzmy się jego zachowaniu. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony. Kontemplujmy gesty Jezusa. Jezus zdjęty litością, czyli wszedł w położenie tego człowieka. Widział jego ciężką sytuację. Widział jego odrzucenie, jego wykluczenie z życia społecznego, rodzinnego. Widział jego samotność i to, jak zdeterminowany być może, ostatnią resztką wiary w to, że jego życie może się jeszcze odmienić, przekracza surowe przepisy zakazujące trędowatym zbliżać się do innych ludzi. Ów człowiek tak naprawdę nie miał nic do stracenia. Jego sytuacja i tak nie mogła już się bardziej pogorszyć. Najwyżej zostanie. Odrzucony, czego i tak doświadczał. Jezus podobnie jak na tym, nad tym człowiekiem litował się również nad tłumami, które szły za nim, poszukiwały go na brzegu jeziora, bo byli jak owce nie mające pasterza. Jezus wyciągnął rękę. Wyciągnięta ręka to gest nacechowany pozytywnie. Może oznaczać chęć przywitania się, otwartość na drugiego człowieka, pragnienie zgody, pojednania. Może oznaczać zaproszenie. I tak pewnie zrozumiał ten gest ów trendowaty, klęcząc przed Jezusem. Jezus dotknął go. Od początku inicjatywa należy do Jezusa. Proszący, trendowaty, tylko odpowiada na gesty Jezusa. Dziś powiedzielibyśmy, że współpracuje z łaską. To Jezus pierwszy przekracza ograniczenia, jakie narzucały przepisy prawa. Nie tylko dał możliwość, aby trendowaty zbliżył się do niego, pozwala do siebie podejść, wyciąga do niego rękę w geście przyjaźni. Wyciągnięta ręka może również oznaczać gest władzy, panowania, bo Jezus ma władzę i panuje nad chorobami. Teraz dotyka chorego. Dotyka chorego na trąd. Według przepisów prawa Jezus w ten sposób zaciągał nieczystość. Ale stało się to, co zapowiadał prorok Izajasz. On się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści. I teraz Jezus odpowiada proszącemu: Chcę, bądź oczyszczony. W tym słowie chcę, jakby słychać echo wołania Jezusa w czasie konania na krzyżu, pragnę. Tymczasem, pod dotykiem Jezusa, napisze ewangelista, zaraz trąd go opuścił. W jednej chwili dokonało się uzdrowienie. Już nie dotyka chorego na trąd, bo ów chory stał się zdrowy. Choroba zniknęła. Święty Jakub, który być może był świadkiem tego wydarzenia, po latach napisze, przybliżcie się bliżej do Boga, to i On przybliży się do was. Właśnie tak zachował się ów trędowaty. A potem Jezus zaraz go odprawił. Nigdy nikogo z uzdrowionych nie zatrzymywał przy sobie, odprawiał ich i pozostawał wolnymi. Nie chciał bowiem, aby byli z nim z wdzięczności, dlatego że zostali uzdrowieni. Również często zakazywał opowiadać o tym, jak doszło do uzdrowienia. Czy jednak jest możliwe, Utrzymanie w tajemnicy choćby przed bliskimi, jak doszło do tego uzdrowienia? Trudno się dziwić temu człowiekowi, że nie usłuchał Jezusa. Był tak uszczęśliwiony, że zaraz po odejściu zaczął opowiadać wszystkim. Robił to prawdopodobnie z najszczerszych pobudek, nie zdając sobie z tego sprawy, jak utrudnia Jezusowi swobodne działanie. W rzeczywistości bowiem Jezus poczuł się skrępowany tą niefortunną propagandą. Że nie mógł jawnie wejść do miasta, ukrywał się w miejscach pustynnych. Jednakże i tak go znaleziono. Ludzie zewsząd schodzili się do niego, tak jak ongiś przychodzili do Jana chrzciciela na pustynię judzką. W pierwszym rozdziale Ewangelii Marka. Jezus surowo przykazuje, aby uzdrowiony z trądu nikomu nic nie mówił. A w ostatnim rozdziale tejże Ewangelii usłyszymy idźcie na cały świat i głoście. Co decydowało o tym, że na początku Jezus surowo nakazywałby nikomu nic nie mówić o nim i o dziełach, które czynił? A na końcu tej samej Ewangelii stanowczo nakazuje aby iść na cały świat i głosić. Nie chciał być rozpoznawany jedynie jako uzdrowiciel. Chciał być rozpoznano w nim Mesjasza. Tego właśnie będzie dotyczyła rozmowa z uczniami w przełomowym momencie pod Cezareą Filipową. To rozpoznanie dokonało się Ostatecznie wobec uczniów po zmartwychwstaniu i zesłaniu ducha świętego. Tę historię można czytać również jako ilustrację wcielenia, tajemnicy wcielenia. Jezus spotykając się z trędowatym człowiekiem jest obrazem mesjasza, który wchodzi w historię ludzkości dotkniętej trądem grzechu, nie ucieka od niej. Pozwala się zbliżyć, wyciąga rękę, dotyka ciała, które jest odrażające, zabiera trąd grzechu, daje zdrowie, przywraca do życia w normalnych relacjach. Pozostańmy z Jezusem, który uzdrawia trędowatego. Poruszony Jego położeniem, docenia Jego wiarę i poddanie, wyciąga do niego rękę. Dotyka i uzdrawia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.